Dzień dobry. Nazywam się Bartosz Majewski, a to są interesy o książce Chłopcy i mężczyźni pióra Richarda Rifsa. Książka została wydana w 2022 i nosi angielski tytuł Of Boys and Men. W Polsce wydawcą jest Towarzystwo Naukowe imienia Stanisława Anderskiego. Polska wersja książki ma też dodatkowy Wstęp napisany przez Michała Gulczyńskiego. Ten wstęp wprowadza nieco lokalnego kontekstu, co uważam za bardzo wartościowe. Ale o czym jest ta książka? Chyba najlepiej wyjaśnia to jej podtytuł. Dlaczego współcześni mężczyźni przeżywają trudności i dlaczego to ważne i co z tym zrobić? Wybrałem tą książkę do tego cyklu z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jestem tatą dla dwóch młodych chłopaków. Więc no, temat mnie nie zajmuje. Drugi jest taki, że ta książka podejmuje temat właściwie kompletnie nieobecny w polskiej debacie, który wbrew pozorom ma mnóstwo wspólnego z przedsiębiorczością. Na co ma wspólnego tak naprawdę? Peter Thiel, jak i Mark Andilson charakteryzowali startupy jako małe kulty, skupione wokół wspólnego sekretu, który w scenariuszu powodzenia projektu wchodzi do mainstreamu. I tak, Airbnb było grupą świrów, którzy wierzyli w to, że ludzie będą nocować obcych sobie ludzi w swoich dodatkowych sypialniach. Wszyscy się z nich śmiali, a po kilku latach okazało się, że takich noclegów jest tyle, że to biznes warty 100 miliardów dolarów. Uber był grupą wariatów wierzących w to, że ludzie będą wsiadać do samochodów obcych ludzi z internetu. Wszyscy się z nich śmiali, aż w końcu ludzie siadali do samochodów obcych ludzi z internetu w takich ilościach, że ten biznes jest dziś warty 100 miliardów dolarów. Z kolei Peter Diamandis, ten od XPRIZE, stwierdził kiedyś, że problemy są kopalniami złota. I tak im większy problem, tym większy biznes da się zbudować, jak go już rozwiążemy. No i teraz połączmy koncepcję. Jak brzmi sekret, który jest jednocześnie nieodkrytą kopalnią złota? Moja propozycja odpowiedzi brzmi następująco. Chłopcy i mężczyźni mają problemy, i nikogo specjalnie to nie obchodzi. Można wokół niektórych z tych problemów założyć wielkie firmy, zarobić mnóstwo kasy i pomóc ogromnej ilości ludzi. A ponieważ lwia część świata skupionego na pomaganiu komukolwiek jest skoncentrowana na pomaganiu kobietom i dzieciom, konkurencja do pomagania mężczyznom, będzie o wiele, wiele mniejsza. Zacznijmy od strumienia faktów i danych, z których wyłoni się obraz problemów, z którymi mężczyźni w różnym wieku muszą się mierzyć. Okay? I już we wstępie. W 2022 roku w Polsce w wyniku samobójstw zginęło 5108 osób. Co roku mężczyźni giną w ten sposób od 6 do 7 razy częściej od kobiet. I kawałek dalej. Szacuje się, że między 2 i 2,5 miliona osób w Polsce pije szkodliwie, 80% z nich to mężczyźni. W innym miejscu Reeves pisze o dostępności do edukacji wyższej w latach 70. w kontekście płci. Posłuchajcie. W tamtym bowiem czasie mężczyźni zdobywali o 13 punktów procentowych więcej dyplomów uniwersyteckich niż kobiety. Do 1982 lukę tę udało się zlikwidować. 37 lat później różnica w liczbie przyznawanych tytułów licencjackich wynosiła 15 punktów procentowych, czyli była większa niż w 1972 roku, lecz tym razem na korzyść kobiet. Słyszeliście o jakichś programach na przykład, które mają zachęcać mężczyzn do nie wiem, studiowania medycyny? Tak jak zachęca się kobiety do studiowania na kierunkach określonych jako STEM? Ja też nie. A jesteśmy w gorszym miejscu, jeśli chodzi o nierówności, niż w 1972, tylko że w odwrotną stronę niż wtedy. Ale to nie koniec. Jedziemy dalej. Obecnie we wszystkich krajach OECD jest więcej młodych kobiet niż młodych mężczyzn z tytułem licencjata. Ciekawostka. Proszę nie regulować odbiorników. Powiedziałem, że we wszystkich co oczywiście. Jest konsekwencją poprzedniej statystyki. Jeśli odpowiednio długo więcej kobiet niż mężczyzn będzie otrzymywać dyplomy, to w końcu kobiet z dyplomami będzie więcej niż mężczyzn. Prosta matematyka. Co istotne, już tam jesteśmy, a więc sprawa nie pojawiła się wczoraj, tylko parę dekad temu. Ale dość epatowania faktami i liczbami. Wydaje mi się, że już przynajmniej niektórych z was przekonałem, że problemy są. No to teraz kontekst do tego, jak my w ogóle myślimy o tych problemach. Znowu do książki. Drugą poważną ułomnością progresywistycznego myślenia o mężczyznach i męskości jest indywidualizm. Progresywiści zazwyczaj niechętnie przypisują jednostkom całą odpowiedzialność za ich problemy. Jeżeli ktoś jest otyły, popełnia przestępstwo lub nie ma pracy, progresywiści domyślnie najpierw poszukują przyczyn zewnętrznych, strukturalnych. To odruch godny pochwały. Łatwiej obwiniać jednostki niż dostrzegać problemy strukturalne. Jest jednak pewna grupa, która zdaniem progresywistów sama jest sobie winna. To mężczyźni. YouTuberka Natalie Wynn doskonale opisuje tę postawę. Powtarzamy, to właśnie toksyczna męskość powoduje, że nie potraficie wyrażać własnych uczuć, czujecie się samotni i do niczego. Po prostu mówimy, jesteś samotny i masz samobójcze myśli, bo jesteś toksyczny. Przestań. No, także po prostu przestań być toksyczny, to nie będziesz miał myśli samobójczych i twoje problemy z alkoholem i opioidami nie będą już takie duże jak teraz. No, nic prostszego, po prostu nie bądź toksyczny. Boże, jakie ty z głupie. A jak jesteśmy przy toksycznej męskości, to swoją drogą mam, mam fragment o tym, posłuchajcie. Mniej więcej do 2015 Wyrażenia toksyczna męskość używano stosunkowo rzadko w kilku zakątkach środowiska akademickiego. Zdaniem socjolożki Carol Harrington, liczba artykułów, w których wystąpiło ono przed wspomnianą datą, nie przekroczyła 20, a prawie wszystkie ukazały się w czasopismach naukowych. Lecz wraz ze wzrostem popularności Don Donalda Trumpa i powstaniem ruchu mitu, progresywiści wprowadzili je do codziennego użytku. W 2017 pojawiło się już tysiące razy, głównie w mediach głównego nurtu. Harrington zwraca uwagę, że prawie nikt, nawet naukowcy, nigdy nie zdefiniowali tego terminu. Używa się go po prostu do sygnalizowania dezaprobaty. A zatem, pozbawione spójnej, jednolitej definicji, wyrażenie może opisywać każde zachowanie mężczyzny, od tragicznego po trywialne, które nie podoba się używającej go osobie. Toksyczna męskość obwinia. Toksyczną męskość obwinia się m.in. o masakry z użyciem broni palnej, wojny gangów, gwałty, trolling internetowy, zmiany klimatyczne, kryzys finansowy, Brexit, wybór Don Donalda Trumpa, a nawet niechęć do noszenia maseczek podczas pandemii COVID-19. To zabawne, no ja już jestem na tyle stary, że pamiętam dokładnie taką samą sytuację, mieliśmy po atakach na World Trade Center z definicją terroryzmu. Wyobraźcie sobie, że definicji było w pewnym momencie tak z 700. No, i oczywiście jest obok tego konkretnego słowa mnóstwo określeń pobocznych. Takich jak na przykład bojownicy o wolność, partyzanci, rewolucjoniści, rebelianci, buntownicy. To jest zresztą wspaniała metoda wykrywania bullshitu. Jeśli jakaś publikacja albo osoba często używa słowa, które nie ma żadnej ustalonej definicji, to wiesz, że publikacja albo osoba bullshituje. No skutki są oczywiście kiepskie. Posłuchajcie. Wkładanie terrorystów i przestępców do jednego worka wraz z mężczyznami zatruwa samą ideę męskości. Przeprowadzając wywiady z dziesiątkami dorastających chłopców i młodych mężczyzn do książki Boys and Sex, czyli chłopcy i płeć, Peggy Orenstein wypytywała ich o pozytywne strony bycia chłopcem. Większość z nich nie bardzo wiedziała, co odpowiedzieć. Ciekawe, wyznał jeden uczeń drugiej klasy szkoły średniej, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, o wiele częściej słyszymy, że coś z nami jest nie tak. Z jednej strony, no nic dziwnego, z drugiej strony, dziwię się trochę rodzicom, że pozwalają na przykład swoim synom wchodzić w interakcje z treściami, które tłumaczą im, że z ich płcią jest coś nie tak. Gdyby, wyobraźcie sobie to, nauczyciele, albo jakaś gazeta dla młodych kobiet, wbijała im do głów, że bycie kobietą jest do niczego, bo są na przykład słabsze fizycznie, albo zbyt emocjonalne, albo, nie wiem, metabolizują alkohol gorzej niż mężczyźni, to podniosłaby się absolutnie słuszna wrzawa przeciwko robieniu kobietom wody z mózgu. No bo bycie kobietą jest przecież tak samo super, jak bycie facetem jest super. Ale w przypadku młodych mężczyzn jakoś to oburzenie w ogóle nie zachodzi. Zakończmy refleksją na temat nierówności, bo jedną z dominujących obecną kulturę na zachodzie narracji jest ta, o tym, że dzisiejsze pokolenie będzie pierwszym, które będzie miało się gorzej od pokolenia ich rodziców. To może być prawda, ale chyba nie w przypadku kobiet, które będą miały się lepiej niż ich matki. Do książki. Zarobki większości mężczyzn są dziś niższe niż w 1979 roku, podczas gdy zarobki kobiet wzrosły we wszystkich dziedzinach. Niepokoi mnie zwłaszcza los osób znajdujących się na najniższych szczeblach drabiny ekonomicznej i społecznej. Większość mężczyzn nie należy do elity, a jeszcze mniej chłopców zajmie ich miejsce w przyszłości. I kawałek dalej. Fakt, że najwyższe szczeble w hierarchii zawodowej zajmują wyłącznie mężczyźni, jest marnym pocieszeniem dla mężczyzn znajdujących się na dole. Mężczyźni na szczycie rozwijają skrzydła, lecz mężczyźni w ogóle wręcz przeciwnie. I jeszcze w innym miejscu: od 1970 roku amerykańskie rodziny z klasy średniej zawdzięczają niemal cały wzrost swoich dochodów wyższym zarobkom kobiet. No. Nigdy nie było lepiej być facetem w top 1% najlepiej zarabiających, czy tam obdarzonych największym majątkiem. A jakie mamy odpowiedzi dla reszty? Poza tym, oczywiście, żeby nie byli toksyczni. A skoro nie dojść dobre, to może dałoby się dookoła udzielenia lepszych odpowiedzi? Zrobić dobry interes albo dwa? Mógłbym tak jeszcze długo, ale tutaj postawimy kropkę, bo nie chcę wam streścić całej tej książki, tylko bardzo zachęcić Was do jej przeczytania. Jeśli nie chcecie przegapić następnego odcinka, to polecam Wam też subskrybowanie kanału na YouTube, Spotify albo w Apple Podcasts. Recenzowana książka została napisana przez Richarda Reevesa i nosi tytuł Chłopcy i Mężczyźni. Serdecznie polecam Wam tą pozycję i do następnego odcinka.